Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zakładamy cichobiegi i idziemy. Dzisiaj odcinek taki niezwiązany bardzo z rolnictwem. Może troszeczkę. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak ogień? Powiedzmy, może być. Zaraz dołożymy. Dołożymy trochę drzewa. Coś takiego. Żeby nie było, żeby nie wygasło. Musi się kopcić. Stachu, a powiedz ty nam, co tam się kopci? A zaraz pokażę, kurde. Co tam upichciłem. Na święta oczywiście. Taki przedświąteczny odcinek. Dawno odcinków nie było, więc mówię, nagram. Bo chcieliście w komentarzach, pisaliście, kiedy jakiś odcinek, no to... To nagrywam coś. Zrobiłem sobie swojską kiełbaskę a la Stachu. I teraz po prostu sobie wędzimy. Ładnie się już przerumieniła. Dobra, musimy teraz pozamieniać trochę te kije. Zamieniamy trochę te kije, bo to już jest z tej strony. Szczypie, kurde, w oczy. No i dobra, pięknie. Pół godziny dopiero. Dopiero jest pół godziny wędzona. A już nabiera koloru. Także przykrywamy. Przykrywamy blachą. I wędzimy kolejne. Za kolejne, bo ja wiem, pół godziny. Godzinę. Trzeba będzie tutaj zerknąć. Dołożyć do pieca. Że tak powiem. Dobra. Jeszcze podłożymy odważnie. Do pieca się trochę podłoży jeszcze jakiegoś takiego może grubszego. Ogólnie wędzę drzewem liściastym, jak tutaj możecie zauważyć, to jest jabłonka i śliwka. Akurat takim drzewem, żeby nabrało takiego, kiełbasa nabrała takiego ciemnego koloru. Piesek tutaj czuwa nad operacją, żeby nikt nie zwędził kiełbasy. Sam by zwędził. I tak to wygląda. A co wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Rusek zimuje w tym miejscu. Akumulatorki wyjąłem od niego już. No, mauzery wstawiłem. Rozrzutnik nawet i tutaj znalazł swoje miejsce. Kosiarka w tamtym położeniu, jeszcze opryskiwacz, pług, pająk, kultywator, siewnik. No i tak wszystko na styga, akurat się zmieściło fajnie. Rozrzutnik stoi właśnie pod dachem, także jest luks. Rusek też 60 w garażu, bo jeszcze tam ostatnio nią jeździłem. I co? Co powiesz? I tak to wygląda. Dobra, zobaczymy się w dalszej części odcinka. No, mamy którą? Już kiełbaska się wędzi prawie 3 godziny.
Także zaraz zobaczymy efekt wędzenia. Jeszcze musi się chwilę powędzić, bo grzeje mi się woda na parzenie. Już płomienia nie ma, trzeba jeszcze dorzucić jakiegoś patyka. Trzeba jeszcze dorzucić jakiegoś dziada. Musi się jeszcze po chwilę powędzić, no, żeby była ciepła, musi być parzona. Ciepła kiełbasa musi być po prostu parzona w ciepłej wodzie. Wiadomo, może ja to nie robię jakoś profesjonalnie, ale każdy robi jak umie. Pokażemy. Pfu, prima sort. Szczypie. No i powiedzcie sami, ale kiełbaska. Cudna. Dobra, jeszcze niech poprzestawiam te kije. Piesek czuwa. Zjadłeś taką kiełbaskę. No. Tutaj pękła? Nie. Kurde, się nie mogę już doczekać testu. Tu jak się podsuszyła. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie widać na tym nagraniu, ale mi się wydaje, że coś kamerka zawsze uchwyci. No już mamy trochę ciemno, ale trochę podświetlimy właśnie baterijką. Powinno być ok. Dobra, zamykam. Ciepło. Zamykam, niech jeszcze się trochę podkopci. Niech się jeszcze trochę podkopci. Dobra, chyba będzie. To widzicie, tak to wygląda. Na sam koniec najwyżej nagram degustację, jak to wygląda. Także widzimy się później. A więc tak, kiełbaska się parzy. Tak wygląda, parzę ją w takim wiadereczku. Ogólnie nie może się woda zagotować. Tak mnie uczył tata, żeby woda się nie zagotowała. Po prostu ma się to parzyć. Ja parzę około 15 minut kiełbaskę. Później taką gorącą kiełbaskę szybko pod zlew zimną wodą opłukać. Przelać, że tak powiem. Po to, żeby ona, nie wiem, nabrała takiego koloru, tylko żeby się trochę ta skórka szkliła. Tak mi tata tłumaczył. Także jak on to robił. No i tak to wygląda. A tutaj jest gotowy wyrób. Kiełbaska prima sort. Co wam mogę powiedzieć? Tutaj kawałeczek ukrajałem. Tak się prezentuje. No jest elegancka. Jak dla mnie jest bomba. I co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!